Brum, brum, brum. Wcale go nie słychać. Wróbel przyjechał. Dawaj. Wróbel ma krapa. Okay. No i gdzie żeś poszedł? Dawaj, włączę, ja muszę krapa posłuchać. Ty, ale wygląda identyko jak nasz. Chyba. No. No grubiej chodzi teraz. Nie? Bo chodzi mi tak cienko. Fajnie. Że co, że jest za głośny? No. No gadasz, że za głośny. Fajny, ty, no podobny do naszego, no dosłownie identyczny. Nawet mocowanie ma takie same. Bardzo podobny. Zobacz, no. Bardzo podobny, nie? Tak, tylko że ty masz tu napis, nie? Ja go nie mam. No bo ja mam z Yamahy, ja mam od Yamahy akrapa, a nie akrapa od akrapa. To z ty. O, no pasuje, do białego to. No to składamy kodiaczka 450. Ha, ha. 220 model. No ale ze mnie spryciarz pięknie, już poskładałem tyle. Dwie śrubki tylko przykręcić. Staram się. Tam się zapala jakaś kontrolka, bo taka... A, to jest shift light, bo zapomniałem go przestawić, muszę. No. Ustawić. To pokazuję sobie, ustawiasz kiedy chcesz, żeby bieg się zmienił. I teraz tak, co ci powiem. Dla mnie trochę jest za bardzo podkurczone nogi. Aha. Kolano mnie boli, kuźwa, nie wiem czemu. Mhm. Dubsko patrzy jak cholera od tego siodełka. Niewygodne jest. Mhm. Jeszcze można je wyżej podnieść w ogóle. To trochę noga mi się zgina. A, widzisz, no bo tak jak dla mnie takie zgięte nogi, nie mogę, bo mi kolano kurde boli. Miałem poskręcane i mnie boli kolano. O, próbel. Ale się... tak to powiem ci, bardzo posłuszny, bo kurde, nie czujesz w ogóle, że to jest duży motor, nie? No, ładnie się prowadzi. Ładnie się prowadzi, tak, tak, tak jak usiadasz na niego. Co, ty Tomek jak siedział to tam... Jak kurde jedziesz, to tak ładnie, delikatnie się wszystko... Nie ma, żeby wyciągało go masa, wiesz. No fakt, że ja nie wjeżdżałem w zakręty nie wiadomo ile, nie? Że nie czułem. To już gorzej się jechało skuterem tym 400. Bardziej czułem, kurwa, że on jest ciężki i że wiesz, ciąga. A tutaj nie ciąga. No a właśnie. 35 jechałem najszybciej. Ja tak to tak 100, 112. No to wtedy pali 3 litry. Bo jechałem boczną drogą, bo pojechałem kawałek główną, to tak piździ za przeproszeniem, że wiesz, rzuca, nie? No bo masz bluzę, bo to te ciuchy cię po prostu tak, wyszarpił. Ale na bocznej drodze tu przy lesie jedziesz i kurde nie ciąga. Co ty? Powiem ci, że tak jakbym jechał szybciej ze 140, to już by nieźle ciągało po drodze. Już tak, jak wyjedziesz gdzieś za wiatr. A ja wczoraj jechałem 160 na tempomacie i nie trzymałem kierownictwa, siedziałem po turecku na motorze i mówię, jaka nuda, kurwa, w autostradzie. Nie ma co porównywać, ja na takim motorze siedzę pierwszy raz. To wiadomo. Tak poza tym sprzęt jest nie mój. No. Ja się boję, żeby coś się nie oczywiście stało. Tak jedzie delikatnie, no. No bardzo dobrze, fajnie, że spróbowałeś i się przyjechać. Moment i drętwiały mi ręce. Kurwa, nie to wiem. Widzisz ile masz problemów? Na tamtym też mi drętwiały ręce, ale... No to jest od nacisku, bolały, to jest od nacisku na kręgosłup, no nie? No. Że ci drętwieją ręce. Ale gorzej to wiesz. Też zdrętwiało. Kurwa, taki kawałek. A poci się tyłek jak cholera. Ale tak to się bardzo fajnie jedzie. No w ogóle bardzo dobrze się prowadzi. Jeździłeś urbanie? Dobrze się prowadzi. To i się przejedź. Fajnie się prowadzi. Może w klapkach, a co? Nie, naprawdę fajnie się prowadzi. Będziemy się zbierać. Wiesz, na tym małym jechałem to co innego, całkiem co innego. Ale tu nie czuję, no, że to jest... Zupełnie bez porównania, motorek za 10 tysięcy, a motorek za 55 tysięcy. No tak, 15. No 15, to wiesz. Ale taki jest płynny, jak ten gaz dodać, nie ma żadnego szarpania. Taki, wiesz, a na tamtym, no niestety, jak... No teraz to on jest na najłagodniej ustawiony, bo jego można. No ale wiesz, ja stawić nie lubiłem czegoś takiego, no, żeby tam kurde wyrywał mi spod dupy, nie? No. Nawalił i poszedł. Na kładzie tak nie parzy jak w tym. Nie wiem. Zależy jakie masz ciuchy, bo ty nie jesteś ubrany odpowiednio. Nie jestem ubrany, ale to, wiesz, to...
Szef Majka przeszkadza, nie? Wiadomo. Shift indicator setting, dobra. No, ale tak to fajnie. Cichutko, delikatnie, kurwa. Cały czas na szóstce jedziesz 80-70, dodasz gazu, jedzie i nie ma problemu. Tak ustawimy, czekaj. I kiedy on ma maksymalną moc? Przy 10 tysiącach? Kurde, trzeba byłoby sprawdzić. Nie jest od tego. Ma ci pokazać, kiedy masz zmienić bieg, kiedy jest najlepszy moment na to, żeby miał moc, żeby pójść. A, w ten sposób. Czekaj. 80 a, na kuźwa, tej szóstce jechałem. Kuźwa, aż taką masz? Kurde, no tu wszystko, 10 tysięcy obrotów. No to zrobimy na 10. A stop? No nie na 13. A, no dobra, na 13 w sumie. W tamtym małym tego to sprzęgło chodzi. Tak lekko, jakby go nie było. Normalnie dotykasz. No i co? Bardzo flash, lekko chodzi. Flash czy świecić ma? Niech mruga. Niech mruga, bo nie. Tylko ja sprzęgło naciskałem, że kurwa tak chodziło jak hamulec w kładzie, kurwa. No, można ustawiać jeszcze ten. Fajne. Co? No to kotjaczek prawie poskładany. Ojej, strasznie długo zeszło z tym. Z tym. Zostały jeszcze te dwie osłony i sprawdzić dokręcenie śrub. Będzie runda. No to kotjaczek poskładany. Zobaczcie jak wygląda. Ta Martuś się wyleguje. Cześć Martuś. A kotjaczek gotowy do odpalenia. Podokręcałem, wszystko pomontowałem, co było do zamontowania. Sprawdźmy jeszcze poziom oleju i będzie można robić pierwsze odpalanie nowego kodiaka. Model 220 różni się trochę od modelu 219. Opowiem wam o tym we vlogu. Przede wszystkim ma blokadę mostu. No kurczę, powiem wam, że kozak jest. Dobra, można odpalać. Jeszcze paliwko wlejemy. Ogólnie w kodiaku ta klapka to jakieś nieporozumienie. Czemu nie zrobili tak jak w Gryzlim 700 czy tam 550, to ja nie wiem. No to zróbmy pierwsze odpalenie nowego kodiaczka 2020. Zobaczmy. Olej sprawdzony. Przebieg 0. Paliwa trochę wlałem. No i zobaczmy, niech odpali. No i gra i trąbi. Nowy kodiak 450. Model 2020. Nóweczka. Pierwsze odpalenie. Teraz poczekamy. Niech się rozgrzeje, niech się włączy wentylator. Zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. I... no i co? I trzeba jechać go docierać w teren. A, jeszcze ciągarkę muszę wciągnąć. Zobaczmy, czy działa. O, działa, ale tam. Aha. No to się rozgrzewa. A my sprawdzę teraz jeszcze światełka. O, proszę. Cyk. Długie jest. Fajnie świeci. Światło stop. Świeci. Świeci. Elegancko. Napędy. Przedni napęd. I ten drugi guziczek. Lip lock. Coś czego nie było. No jest. Działa. Elegancko. Bike. Na wtrysku to na wtrysku. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy przy skręconej kierownicy linka gazu nie daje gazu czasem. Może trzeba popuścić, ale wszystko gra. No dobra. Ale chodzi. No to niech ten się wygrzewa, a ja jeszcze wystawię resztę kładów. I... przepalę, bo dawno nie jeżdżone, kurczę. Czy wszystko gra? Kodiaczek gotowy, więc teraz muszę przygotować sobie kładzika, którym będę jechał na kład zwiat. 800 km, więc
i 4 noce. 4 dni i 3 noce, więc muszę sobie zamontować torbę. Coś, żeby zabrać jakieś rzeczy. No i przede wszystkim uchwyt nawigacji i zasilanie. Wszystko przygotowane. Na wyjazd pojadę Yamaha Grizzly 700 w camo. Piękny kładzik. To jest model 2019. Zobaczymy, jakie wyjdzie spalanie, jak się jedzie, jaki jest komfort. A tu moja wysłużona 550. Rasowa przeprawówka. Co ja z tym kładem przeżyłem, to bajka. Takie przygody. No i kodiaczek 450, którego zabiorę za chwilę w teren i będziemy się poznawać na nowo. No dobra, koniec na dzisiaj. Przygotowałem tyle, ile mogłem. Najważniejsze, kład na czwartkowy wyjazd gotowy. Kład zwiad z Yamaha sklep. Zajrzyjcie, jeszcze macie szansę się dopisać. Zapraszam serdecznie. 800 km. Będziemy wschodnia ściana, aż za Białymstokiem i dalej. Zapraszam serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych vlogach.